Cześć, tu Ania po godzinach. Witam Was w nowej serii. Jest to odcinek początkujący nową serię, zapoczątkowujący, znaczy prologowy. I chciałam Wam powiedzieć, że wygenerował się świat taki, jak tutaj widzicie dookoła mnie. Czyli taki w miarę. I na tym świecie będziemy budować, tak jak było już zapowiedziane, obiekty sportowe i wioskę olimpijską. I na pierwszy odcinek, który będzie nagrywany w najbliższą sobotę, a ukaże się z kolei w najbliższy, no nie najbliższy, bo najbliższy jest jutro, w następny czwartek, czyli w najbliższy po tej sobocie. I będzie budowała to osoba, która pierwsza zgadnie hasło i prześle do mnie mailem, tak jak było mówione w odcinku drugim Aniusów. Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, o co chodzi. I ta osoba będzie budowała, uwaga, zadanie pierwsze. Ta osoba zbuduje, uwaga, tor do jazdy konnej z trybunami dla widzów. Oczywiście do jazdy konnej z przeszkodami. Także trzeba będzie stworzyć jakiś taki dosyć sporych rozmiarów tor i do tego przeszkody na tym torze, no i oczywiście trybuny dla widzów. Także teraz sobie może zlecę troszkę. A, bo właśnie, nie powiedziałam, serwer jest na trybie kreatywnym, także nic nie musicie wydobywać i tak dalej, tylko po prostu sobie znaleźć jakieś odpowiednie, no dobra, to już się, odpowiednie miejsce. Aha, tutaj jako, że to jest na 1.7.2 w ogóle, to koordynaty... Aha, nie pokazuję, dobra, tutaj, okej. Okay. Koordynaty sobie trzeba będzie spisywać. Oczywiście, gdzie jest spawn, to będzie wiadomo, ale jak już znajdziecie sobie miejsce na budowanie, ta osoba, która będzie budować, znajdzie sobie miejsce, to... hej, nie to. Na przykład sobie gdzieś tutaj odleci daleko od spawnu i sobie stwierdzi, dobra, to tutaj buduję tor, no to oczywiście będzie musiał sobie tutaj odpowiednio wyrównać, coś tam porobić. O, tutaj są konie na przykład. Fajnie, że mi się to ładuje. Bardzo fajnie. No ale jak widzicie, konie są, więc na pewno są tutaj łąki. Także po prostu jak taka osoba sobie gdzieś odejdzie od spawnu daleko, no to potem będzie musiała mi podać koordynaty, gdzie to zadanie swoje wykonała, żebym mogła po prostu potem podfrunąć, tak jak teraz, i ładnie to potem nagrać i przedstawić w filmiku czwartkowym. No i taka osoba, jak będzie sobie budowała tutaj w sobotę, będzie miała na to 12 godzin. No pewnie nie będzie siedzieć całe 12 godzin, ale w każdym razie 12 godzin będzie miała na to, żeby zbudować ten właśnie tor do jazdy konnej z trybunami dla widzów i oczywiście z przeszkodami tor. No i ta osoba będzie musiała mi podać, co ja mówiłam, koordynaty. Aha, i będzie sobie budować to przez całe te 12 godzin, a potem po którymś tam już odcinku, jak już kilka osób zbuduje różne różności i stwierdzimy na przykład, że to już więcej się nie da budować z tego tematu, no to wtedy zrobimy taki ranking, będziecie, widzowie będą głosowali, która praca najbardziej się podobała. No i w zasadzie to chyba wszystko. Oczywiście jak dana osoba, czyli ta osoba, która wygra ten odcinek, sobie na przykład gdziekolwiek, gdzie będzie chciała, zbuduje coś, no następna osoba dostanie inne zadanie i nie będzie musiała koniecznie obok tego budować, chociaż może oczywiście, żeby to jakoś takie spójne było, ale może to zupełnie w innym miejscu budować to, co będzie zadane w następnym odcinku.
Okej, to chyba tyle tego początku. Osoba, która oczywiście poda pierwsze hasło, dostanie ode mnie maila. Oczywiście musi też maila swojego napisać w tym mailu, w którym będzie podawała hasło. Dostanie ode mnie maila, dostanie właśnie dostęp do tego serwera na sobotę od 12 do 24. Nie można zmieniać tych godzin, bo tak już zostało podjęte taka decyzja, że to tak właśnie ma być. No i co jeszcze? No i w zasadzie to chyba wszystko. Jeżeli chcecie, ja na przykład będąc tutaj na tym serwerze, mam wgranego Zooma na 1.7.2 i mam jeszcze Too Many Items, aczkolwiek ono jest zupełnie niepotrzebne, bo jak wiecie, jest serwer Creative, więc jest to niepotrzebne. No ale można sobie zawsze zrobić dzień szybko, żeby wszystko widzieć. Także mam ten Creative. Także jak będziecie wchodzić już na ten serwer, to najlepiej jakbyście mieli w swoim Minecrafcie, w folderze .minecraft wgranego Zooma, bo Zoom się może, wiadomo, przydać do tego, żeby sprawdzić, czy fajnie wygląda wasza praca, czy nie. No i w zasadzie to wszystko. Także tutaj oczywiście w tym filmiku dzisiaj, teraz jak będziecie oglądać, gdzieś, nie wiem, czy tutaj na górze, czy no gdzieś w pewnym momencie pojawi się adnotacja z trzecią częścią hasła, które trzeba będzie podać dzisiaj w mailu. Dzisiaj, jutro, no nie wiem, czekam po prostu do pierwszego maila z dobrą odpowiedzią i mam nadzieję, że to nastąpi szybko, że się zaangażujecie troszeczkę w to. I jak już pojawi się taki mail z dobrą odpowiedzią, to wtedy właśnie w tych adnotacjach, które gdzieś tutaj będą, będzie napisane, że już nie musicie zgadywać, bo już została osoba wyłoniona. Oczywiście nie będę siedzieć cały czas przy komputerze i czekać na maila, także to co jakiś czas po prostu będę sobie sprawdzać. Także na przykład jeżeli ktoś wyśle od razu, nie wiem, jak tylko się pokaże, myślę, że pokaże się gdzieś koło 18, od razu jak się tylko pokaże i wyślę dobre hasło, to niekoniecznie od razu dostanie odpowiedź i może to być wieczorem na przykład, ale będę starała się jak najszybciej tą sprawę załatwić. No co jeszcze? No wiadomo, pierwsza część hasła będzie w filmiku z modami Minecraft Solo, w ostatnim, bodajże teraz jest 16 ostatni, także tam będzie pierwsza część hasła, też w adnotacjach, więc miejcie włączone adnotacje. Druga część hasła będzie na stronie społeczności na Facebooku. Nie trzeba mieć konta, żeby wchodzić na stronę społeczności, więc po prostu, żeby przeczytać tylko hasło, wystarczy po prostu wejść na tęże stronę. Trzecia część hasła będzie właśnie tutaj i czwarta część hasła będzie na stronie aniapg.pl w sekcji FAQ. Więc tam sobie wyczytacie czwartą część i od razu na tej samej stronie wyślecie, z tej samej strony, z aniapg.pl, wyślecie maila do mnie. No i to chyba wszystko. W razie czego pytajcie w komentarzach, o co chodzi. Ok? Dobrze. No to w takim razie tymczasem pa, pa, trzymajcie się.